Robiliśmy na przykład słoiki, albo rysowaliśmy swoich superbohaterów. Mieliśmy różne wycieczki, na przykład ściankę wspinaczkową, albo dzisiaj było kino, lepienie pierożków polskich, też było bardzo fajne. Co takie warsztaty wam jeszcze dają? Kreatywność, pomysłowość. No powiedz, co takiego tutaj robiliście przez ten tydzień? No, rysowaliśmy swoje moce. Pani może na prawo popatrzeć, tam jest na nasze obrazki wszystkie. Jak ci się podoba? No tak, 10 na 10. Podoba mi się tu bardzo i mam nadzieję, że rodzicom będzie się podobać występ. Takie zakończenie, podsumowanie warsztatów. Coś dzisiaj będziecie specjalnego robić tutaj? Tak, będziemy robić występ, na pewno. No a co przygotowaliście za występ? Piosenki. Przygotowaliśmy piosenki. A czy w ogóle był czas na nudę? Czy cały czas coś robiliście? No, nie było na nudę, tylko że cały czas coś robimy na półkoloniach. A powiedzcie, czy wzięlibyście udział jeszcze raz w takich koloniach? Oczywiście. A ty? Ja tak. Ferie to takie trochę powtórzenie naszych półkolonii letnich. W lecie organizowaliśmy półkolonie dla dzieci. Postanowiliśmy w ferie zrobić to samo. Pomyśleliśmy, że dzieci przecież w ferie też się trochę nudzą i fajnie byłoby z nimi spędzić czas. W związku z powyższym pani prezydent przeznaczyła na nasze półkolonie fundusze norweskie, bo to przecież bardzo ważny aspekt tego działania. I w ramach funduszy zrobiliśmy półkolonie zimowe pod hasłem Zdobywamy swoje szczyty. Tu bardzo zależało nam na tym, żeby dzieci odkrywały swoje supermoce, żeby czuły, że są ważne, żeby podwyższały samoocenę i żeby widziały, że każdy z nas takie supermoce ma. Więc oprócz zwiedzania, bo byliśmy też na ściance wspinaczkowej, byliśmy w kinie, mieliśmy eksperymenty chemiczne, mieliśmy różne działania tutaj na miejscu, które bardzo mocno angażowały dzieci we współpracę, to właśnie ten cel, czyli takie podwyższenie samooceny, to zdobywanie swoich szczytów, i to właśnie te supermoce były dla nas tak bardzo ważne i myślę, że się udało. Dzieci, jak widzieliście Państwo dzisiaj na zakończeniu, fantastycznie śpiewały, fantastycznie mówiły, czego się o sobie dowiedziały, bo przecież te supermoce dla wielu z nich nie były w ogóle znane. Dowiedzieli się tutaj, że to jest ważne, że każdy z nas różne supermoce ma i trzeba z nich po prostu korzystać. Widzimy ten ogrom energii. Myślę, że dzieci nie tylko pięknie korzystały z półkolonii, ale pokazują, co potrafią. Ja bardzo się cieszę, że dzięki środkom norweskim możemy te dzieci zaprosić do zabawy. Mamy wspaniałych opiekunów, którzy całe serce właściwie na dłoni dają dla dzieci. Tak więc pierwszy tydzień za nami, przed nami drugi tydzień, ale wspomnienia pozostaną. No i oczywiście będziemy próbowali podejmować kolejne działania, żeby znów latem można zaproponować rodzicom i naszym absolutnie wyjątkowym dzieciom znowu wspaniałą przygodę.